диапазон, мне полетел дым. Якобы от этой дыма. Pana, przesuń się pan, bo nic nie zrobię, no, do przodu. No to stoi. Nim rozpocznę oficjalnie to nasze spotkanie, wygłoszę swoje tradycyjne powitalne wystąpienie rozpoczynające szczyt prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. Chciałem panów prosić o powstanie. Chciałbym, żebyśmy uczcili minutą ciszy pamięć pana prezydenta Michała Kowacza, którego pożegnaliśmy wczoraj w Bratysławie, który był pierwszym po 1989 roku prezydentem Słowacji. Kiedy 25 lat temu przywódcy naszych krajów rozpoczynali współpracę wyszehradzką, ich zasadniczym celem była integracja naszych państw i narodów ze strukturami euroatlantyckimi. I ten cel udało się osiągnąć. Dziś wszyscy jesteśmy członkami Unii Europejskiej i wszyscy jesteśmy członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Doświadczenie tej wspólnej drogi do Unii Europejskiej i NATO pokazało, że razem możemy więcej. I to jest w moim przekonaniu podstawowe przesłanie, które płynie z tej 25-letniej historii współpracy naszych państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Chcemy realizować nasze narodowe cele i aspiracje. Chcemy jednak czynić to we wspólnej, zjednoczonej Europie. Nie chcemy Unii krajów lepszych i gorszych, silniejszych i słabszych. Właśnie dlatego Grupa Wyszehradzka musi być dziś aktywnym i zdeterminowanym rzecznikiem europejskiej jedności. Tak, dlaczego chcemy?
Castle, the state dinner, the president.